Do Czerwca co prawda jeszcze daleka droga, ale już teraz macie ostatnią i niepowtarzalną okazję, by wejść do świata Sanktuarium, sprawdzić jak zmieniło się Diablo w przeciągu ostatnich lat i sprawdzić na własnej skórze, jak walczy się z nowymi demonami. Mówię to oczywiście o otwartej becie do Diablo 4, który będzie już niebawem. Rozpocznie się ona w piątek 24 marca o godzinie 17 i potrwa do niedzieli do 27 marca do godziny 21. Natomiast samego klienta bety będziemy mogli pobrać już w środę od godziny 17. Natomiast jeżeli w jakiś sposób dostaliście się do zamkniętej bety, to nic nie musicie pobierać, bo klient gry jest ten sam. W tym filmie postaram się przekazać Wam wszystkie informacje, które zdobyłem na temat bety oraz to, co warto sprawdzić w pierwszej kolejności. Po pierwsze, kustomizacja postaci. Po raz pierwszy w Diablo 4 dostaniemy kustomizację postaci, a że klas jest 5, to naprawdę będziemy mieli w czym wybierać, będziemy mogli stworzyć swoją idealną postać, wyglądającą zupełnie tak jak my, albo tak jakbyśmy chociażbyśmy chcieli, albo zupełnie zrobimy sobie jakiegoś kapitana cappuccino. Do wyboru, do koloru. Gdy już przebrniemy przez proces kustomizacji, to dzięki łaskawym twórcom będziemy mieli dostęp do całego pierwszego aktu, a co za tym idzie do całej pierwszej lokacji, która nazywa się Strzaskane Szczyty. Według twórców maksymalny poziom, jaki będziemy mogli zdobyć, jest to 25, jednak według nich będzie to poziom zupełnie wystarczający, by zapoznać się zarówno z fabułą gry, jak i ze całą inną zawartością. Poziom nie będzie nas w ogóle ograniczał. No i taka moja pierwsza porada, obvious dla was, to zamiast tworzenia niewiadomo jakiej ilości tej samej klasy postaci, stwórzcie sobie po jednej i sprawdźcie jak się nimi gra, nabijcie chociaż ten 10 poziom. Twórcy umożliwiają nam stworzenie maksymalnie 10 postaci, więc zamiast tworzenia 10 barbarzynek, skupcie się tak, by wypróbować każdą klasę w wersji męskiej oraz żeńskiej. W przeciwieństwie do zamkniętej bety, tu otrzymamy dostęp do wszystkich klas postaci, takich jak barbarzyńca, druid, czarodziej, roach oraz nekromanta. Każda z klas postaci będzie posiadała własne mechaniki, które będą unikalne dla danej klasy, ale również takie ogólne dla wszystkich, jak na przykład zsiadanie z konia czy innego wierzchowca. Po pierwsze, barbarzyńca. Tej klasy raczej nie trzeba nikomu za bardzo przedstawiać, gdyż jest sagą praktycznie od początku, nie wystąpiła jedynie w pierwszej części gry, a tak to jest z nami prawie od zawsze. Barbarzyńca, czyli wielka kupa miecha, która atakuje z bliska, używając swej furii. Specjalną mechaniką barbarzyńcy jest tak zwany arsenał, który umożliwia mu dzierżenie 4 różnych broni jednocześnie i jest swobodne przełączanie się między nimi w trakcie walki. Umożliwia ona również wykorzystywanie pasywnych efektów pozostałych nieaktywnych broni. Kolejną klasą postaci jest druid, czyli władca natury i przemian zwierzęta, który powraca do sagi po dość długiej przerwie. Tak samo jak w Diablo 2 będzie mógł się zmieniać w niedźwiedziułaka, który będzie serwował nam zwiększony atrybut siły, oraz wilkołaka, który będzie bardziej stawiał na szybkość. Jednak w przeciwieństwie do Diablo 2, będzie tutaj mógł się przemienić bardzo dynamicznie i w zależności od potrzeb. Oprócz tego będzie również władał siłami natury, jak chociażby wiatr czy błyskawice, oraz będzie mógł przywoływać różne zwierzęta do pomocy, jak wilki czy jakieś ptaki. Specjalną mechaniką druida jest powiązanie z 4 duchowymi zwierzętami, które łącznie dadzą nam maksymalnie 5 pozytywnych efektów. Druid jest to klasa postaci dla ludzi, którzy bardziej wolą rozwiązania taktyczne, przywiązanie z naturą oraz towarzystwo w postaci zwierząt, które będą nam pomagać. Czarodziejka, czarodziej to obok barbarzyńcy druga bardzo ikoniczna klasa sagi Diablo. Będziemy mogli tu stworzyć, tak jak w Diablo 3, zarówno mężczyznę, jak i kobietę, jednak bardziej przywiązany jestem do słowa czarodziejka. W Diablo 4 będzie posiadało umiejętności z zakresu 3 różnych szkół. Magii ognia, magii lodu i magii błyskawic. Specjalną mechaniką czarodziejki są tak zwane enchanty, które umożliwiają nam przekształcenie dowolnego zaklęcia dowolnej umiejętności na efekty pasywne, maksymalnie 2, które aktywują się bez naszej ingerencji. Jak na przykład jakaś lodowa burza, która aktywuje się w losowym momencie podczas naszej walki. Czarodziejka jest to klasa bardziej dla tych, którzy tak jak druid lubią korzystać z żywiołów, jednak nie za bardzo przepadają za zwierzętami, za towarzyszami i bardziej wolą skupić całą moc w sobie. Jednak jest taka różnica, że bardziej będzie się skupiała na zadawaniu obrażeń z daleka. Czwartą klasą postaci jest roach, czyli łotrzyk, który jest swoistą kombinacją wszystkich klas postaci z całej sagi, które operowały głównie zręcznością.
tak jak Łotrzyk z pierwszej części, Amazonka Zabójczyni, czy tak jak z trzeciej części Łowca Demonów. Jest bardzo wykwalifikowanym zabójcą, który korzysta z nasyconych magią narzędzi mordu, takich jak broń dystansowa czy oręż biały. Może korzystać zarówno ze sztyletów, mieczy oraz łuków i kurz. Specjalna mechanika Roja umożliwia wybranie jednej z trzech specjalizacji, które nieco definiuje inny rodzaj gameplayu, rodzaj rozgrywki, wykorzystując zupełnie inne umiejętności, inną sposobność na zabijanie demonów. A wybierać będziemy mogli między specjalizacją w punktach combo, osłabieniu przeciwników czy umiejętności zakresu Krainy Cieni. Roach to klasa dla tych, którzy lubią adaptować się do danej sytuacji, być bardziej zręcznymi, szybszymi, niż nastawiać się na brutalną siłę. Ostatnią klasą postaci jest Nekromanta, czyli Mroczny Mag, który ostatnio pojawił się w Diablo 3 w dodatku. Tutaj podobnie będziemy mogli władać życiem i śmiercią, będziemy mogli przywoływać różnego rodzaju trupki, różnego rodzaju szkielety czy golemy. Jego magia będzie się opierała ponownie na krwi, na kości oraz na pozostawionych ciałach przeciwników. Specjalna mechanika Nekromanty pozwala na przyzwanie różnego rodzaju kości trupów golemów wedle naszych potrzeb. Oznacza to tyle, że możemy wezwać takiego kościotruba w trzech wariantach. Wariantu tanka, wariantu DPS-a oraz wariantu, który będzie atakował obszarowo. Nekromanta to ten typ postaci, który nie gra solo, tak jak druid, tylko że zamiast towarzyszy zwierząt, ma towarzystwo różnego rodzaju kościom, kościotrupom czy kamieniom w postaci golemu. Więc jeżeli nie przepadacie za grą z innymi graczami, ale nie chcecie też biegać sami, no to Nekromanta jest dla was. Jeżeli będziecie mieli taką możliwość, to polecam, byście grali z innymi graczami. Jednocześnie możecie tworzyć grupę czterech osób, czterech postaci, jednak to nie koniec, bo będziecie mogli po prostu grać obok siebie, nie tworząc żadnej grupy. Pamiętajcie, że gdy zabijecie jakiegoś monstrum, jakiegoś potwora przy innym graczu, to dostaniecie plus 5% więcej do doświadczenia. Natomiast gdy ta osoba jest członkiem naszej drużyny, to już o 10% więcej doświadczenia wpadnie na nasze konto. Oprócz gry online, Blizzard udostępnił nam również możliwość gry kanapowej, czyli z dzielonym ekranem. Będziemy mogli sobie siedzieć na kanapie wraz z partnerem, partnerką, jakimś kumplem i razem łowić sobie potwory. Pamiętajcie, aby często odwiedzać osadę zwaną Kyovosad, gdyż jest to nasza baza wypadowa w całym pierwszym akcie, czyli w całej otwartej becie. Będziemy mogli tam schować do naszej skrzynki przedmioty, kupić mikstury jak za czasów Diablo 2, sprzedać różnego rodzaju rzeczy, ulepszyć je i ogólnie wszystko to, co oferuje nam Diablo 4. Jako że dostaniemy dostęp do całego pierwszego aktu, to nie bójcie się eksplorować, schodzić ze ścieżek i sprawdzać dosłownie wszystkiego. Mamy dostęp do open worldu, czyli dosłownie będziemy mogli sobie sprawdzić bardzo dużą lokację, nie tak jak w poprzednich częściach, gdzie te jednak były bardziej zamknięte, więc będzie naprawdę dużo rzeczy do odkrycia. Przyda to się nam głównie już po premierze, gdy trzeba będzie szybko opuścić pierwszy akt i sprawdzać, co się dzieje dalej. Dostaniemy również coś takiego jak World Questy, misje światowe, które pojawiły się już jakiś czas temu w World of Warcraft, czyli będą to losowo generowane różnego rodzaju aktywności. Niektóre będą naprawdę proste i banalne, na które nie poświęcimy więcej niż parę minut, ale niektóre będą również bardziej skomplikowane, za które będzie większa nagroda, ale postaranko również musi być proporcjonalnie duże. Odbicie twierdzy spowoduje stałe zmienienie się świata gry, gdyż do takiej twierdzy za jakiś czas przybędą ludzie. Będziemy mogli tam również handlować, dostaniemy również większą nagrodę, a co najważniejsze, taka odbita twierdza odblokuje nam kolejne ciekawe rzeczy do odkrywania, do eksploracji, jakie na przykład różnego rodzaju podziemia. Oprócz World Questów będziemy mieli do czynienia również z bossami światowymi, world bossami, z którymi solo sobie praktycznie nie ma szans, że damy rady. Będziemy musieli połączyć się w grupy i atakować razem, by mieć jakiekolwiek szanse. Będą to naprawdę wielkie, potężne istoty, z których nagroda również będzie wielka i potężna. Jednak naprawdę nie będzie łatwo pokonać takiego bossa. W czasie bety będziemy mieli możliwość zawalczenia z takim bossem o nazwie Ashava, która łącznie wyjdzie ze swojego leża 4 razy. 25 marca o godzinie 18 i 20 oraz 26 marca o godzinie 6 i 8 czasu polskiego. Pamiętajcie, że sama gra w otwartą betę nie jest nagrodą samą sobie. Po wykonaniu odpowiednich czynności otrzymamy pewne rzeczy już do oficjalnej wydanej w czerwcu gry. Do zdobycia są łącznie 3 nagrody, 2 z nich to tytuły za dotarcie do miasta oraz wbicie 20 levelu oraz trzeci
za również wbicie 20 levelu, ale tym razem będzie to przedmiot kosmetyczny w postaci takiego słodkiego wilczka, którego będziemy nosić na plecach. I jeszcze jedno, jeżeli będziecie chcieli ograć betę na konsolach, to nie będzie wymagane ani PlayStation Plus, ani Xbox Game Pass. Pamiętajcie, że to nadal jest jedynie beta, jeszcze troszkę może nie działać rzeczy, mogą wystąpić glitche, różnego rodzaju nieprzewidywalne sytuacje, także zamiast się wkurzać, to po prostu napiszcie na forum gry lub w grze od razu zgłoście daną sytuację. Jeżeli podobało Wam się takie szybkie przypomnienie przed samą betą, dajcie znać w komentarzu. Możecie zasubskrybować, dacie lajka, będzie mi naprawdę miło, a ja się zabieram za kolejne odcinki, także żegnajcie, do zobaczenia, bajo!